Przed kołobrzeskim szpitalem odbyła się konferencja prasowa posła Marka Hoka i senatora Janusza Gromka. Mam też zdjęcie, które zostało wykonane z lichym gestem pani Lichockiej. No niestety jest to sytuacja bardzo żenująca. Ten gest, uważamy, nie był skierowany w stosunku do nas, tylko parlamentarzystów, ale głównie rodzin, chorych, tych tysięcy i milionów osób, które są tym wielkim problemem niestety przytrafione. Politycy Platformy Obywatelskiej nie szczędzili słów krytyki rządowi i kołobrzyskiemu posłowi Prawa i Sprawiedliwości za przegłosowanie w Sejmie niemal 2 mld zł dla mediów publicznych. Za te pieniądze można by kupić doskonały sprzęt diagnostyczny. Można by powrócić do szkolenia lekarzy. Za te pieniądze, proszę Państwa, można by wyszkolić 4000 nowych lekarzy, którzy mogli zajmować się onkologią. Można by wyszkolić 60 tysięcy pielęgniarek, których ubywa z roku na rok. Za te pieniądze naprawdę można poprawić sytuację chorych na onkologię. Poseł Marek Hok mówił, że w Polsce jest ponad 1 000 000 chorych na nowotwory. Każdego roku przybywa 170 tysięcy nowych zachorowań. Umiera 100 tysięcy osób. Nakłady na onkologię na jednego człowieka w Polsce wynoszą 45 euro per capita. W takich Czechach jest to już prawie 80 euro, we Francji 150 euro. Jeżeli mówimy o wzroście nakładów na ochronę zdrowia, mówmy przede wszystkim o nakładach na onkologię. To jest naprawdę dramat setek tysięcy ludzi. Nie wolno kapitału politycznego zbijać na cierpieniu ludzi. Nie można traktować polityki i polityka nie może być tak zimna i tak bezduszna. A to odpowiedź posła Czesława Hoca z Prawa i Sprawiedliwości, którego konferencja odbyła się kilkadziesiąt minut później. Rząd Prawa i Sprawiedliwości wszedł na ścieżkę wojny z rakiem i to takiej realnej ścieżki wojny z rakiem. Coraz bardziej rak to nie jest wyrok i przypomnę konkrety i fakty podam. Od maja 2019 roku jest Narodowa Strategia Onkologiczna zainicjowana przez pana prezydenta Andrzeja Dudę. To jest bardzo wielki konkret, albowiem jest to w formie ustawy, a więc ustawa gwarantuje finansowanie Krajowej Strategii Onkologicznej w ilości 5 miliardów złotych w ciągu 10 lat. Czesław Hoc dodaje, że działań rządowych w zakresie onkologii jest więcej. Ze słów posła wynika także, że niemal 2 miliardy złotych na media publiczne to pieniądze, które się po prostu należały. To jest misja publiczna, troska o dobro też, a jednocześnie pamiętacie, że musi być jakiś pluralizm, no nie może być tylko stacje prywatne czy stacje z kapitałem zagranicznym, musi być równowaga. Natomiast gest posłanki Lichockiej skomentował tak. Pani poseł w mojej ocenie zachowała się w sposób nieakceptowalny, poniosła konsekwencje, przeprosiła. Konferencje prasowe nadamy na naszej antenie jutro w środę w bloku programów po wydarzeniach dnia.